Wszystkie wystąpienia zostały wygłoszone. Może ja takie króciutkie podsumowanie tej części Europejskich Dni Dziedzictwa. Pierwszy wykład dr Niny Glińskiej dotyczący dziedzictwa niematerialnego UNESCO. No, po pierwsze, poznaliśmy tutaj trudności zdefiniowania tego zasobu dziedzictwa niematerialnego. Dowiedzieliśmy się też, że są tu zarówno te zjawiska trwałe, istniejące cały czas, jak i pewne zjawiska odtworzone. No, UNESCO dopuszcza pewne możliwości wprowadzenia na swoje listy tych zarówno zabytków materialnych, jak i zabytków niematerialnych, które zostały odtworzone. Dzięki temu się na przykład znalazła na liście UNESCO Warszawa, ale i tutaj te zabytki niematerialne możemy wprowadzić. No i cieszy nas, że jest możliwość wprowadzenia zabawkarstwa ludowego, suchedniowskiego na tąże listę. Drugi wykład Kingi Kędziory-Palińskiej. No tutaj się dowiedzieliśmy, ile z Oskara Kolberga dotrwało do dziś i jak na to reaguje pokolenie internetowe. Może tutaj znów zirytuję prelegentkę, ale jak reaguje na to młodzież, jak to widzi. No i wielką zasługą tego projektu jest zaktywizowanie młodych ludzi, otwierające ich na przeszłość, na dziedzictwo. Wykład trzeci dr Wiesławy Rutkowskiej dotyczący tych archiwów prywatnych, zarówno zabezpieczonych, jak i archiwów ofiarowanych. Tych pamiątek rodzinnych, często kolekcji ofiarowanych archiwum. Zaskakujące to było to, że są to nie tylko dokumenty, archiwum kojarzymy z dokumentami starymi, ale mogą to być również dokumenty absolutnie nowe, jak chociażby archiwum pandemii. To są dokumenty, które rodziły się wtedy, kiedy były już przekazywane, kiedy się rodziły, wtedy były przekazywane do archiwum. No, wspomniałbym też cenne kolekcje, nie tylko zbiór pana Szymona Piasty, ale również związanego z Suchedniowem pana Januariusza Glibowskiego, który też trafił do archiwum państwowego w Kielcach. I taki apel też wypływający z tego wystąpienia, że czas trwałości grobu to jest 20 lat, no bo na tyle są groby zakładane. Akta pracownicze przechowuje się przez 10 lat. Trwałość pomnika w Polsce to jest kilkadziesiąt lat. Natomiast jeśli zbudujemy sobie taki pomnik trwalszy od spiżu, czyli ofiarujemy kolekcje bądź zbiory rodzinne do archiwum, budujemy sobie z założenia pomnik wieczny. No musiałoby dojść do kolejnej jakiejś hekatomby, żeby te rzeczy zaginęły, ale dzięki digitalizacji, dzięki utrwaleniu ich i powieleniu mają one szansę przetrwać rzeczywiście bardzo długo. Dużo dłużej niż te wszystkie inne formy upamiętnienia. Wystąpienie pani Emilii Pstrągowskiej dotyczyło tkactwa, ale te wnioski też można przełożyć na wszystkie, na całe dziedzictwo niematerialne, na te wszystkie elementy życia, które były kiedyś życiem codziennym, były nam potrzebne na poziomie bytowym, tak jak właśnie to tkactwo, takim elementarnym, ale mimo że stały się zbędne na tej płaszczyźnie, to stają się zupełnie inną wartością, stają się takim elementem naszej tożsamości, kultury, stają się zabytkiem, czy to materialnym, czy niematerialnym. Ponieważ te wytwory stają się zabytkami materialnymi, a technologie zabytkami niematerialnymi. Tutaj historyczne koło naukowe, nasz młody adept historii opowiedział nam o bardzo ciekawym dokumencie, który jest, no, opisuje nie tylko historię parafii, ale również miasta, obyczajów tego miasta, bardzo ciekawa historia z radiem, pokazuje w jaki sposób ludzie reagowali chociażby na nowinki techniczne. Ciekawa jest też ikonografia tej kroniki fotograficzna. I to pokazuje, że warto wykorzystywać tego rodzaju kroniki i ogólnie archiwa lokalne, nie tylko parafialne, ale również archiwa szkół, zakładów pracy, straży pożarnych, stowarzyszeń, klubów sportowych. Są to dokumenty, które czasami giną. No, likwiduje się jakiś klub czy stowarzyszenie i te rzeczy często ulegają rozproszeniu. Trzeba je publikować, reprodukować tak, aby one mogły zachować się
na dłużej. Wystąpienie pana Marcina Janakowskiego pokazuje tutaj te dynastie zawodowe, społeczności, klany, które tworzyły siłę gospodarczą i pewną ciągłość tych terenów, ciągłość zarówno rodzinną, jak i zawodową. Więc to jest takie sprzężenie rodziny z siłą gospodarczą terenu. I to jest tak moim skromnym zdaniem taka wielka wartość tych ustaleń pana Marcina Janakowskiego. Kolejne wystąpienie pana Pawła Kołodziejskiego, które pokazało nam, jak rodziło się nowoczesne miasto. I widać tu, że jedna jedyna osoba może wpłynąć na wygląd, na kształt całego miasta. Mało zresztą kto wiedział, że chodząc po Starachowicach i chodząc po Gdańsku, patrzymy na owoc pracy tego samego człowieka. I to jak zdolnego człowieka, jak pracowitego. Był to architekt, urbanista, konserwator i dokumentalista zabytków i naukowiec. To można by tym obdzielić ze trzy życiorysy. A to jest życiorys jednego człowieka. Kolejne wystąpienie pana Kamila Szpunara zabrał nas w przeszłość, do Szydłowca, którego już nie ma, do tego żydowskiego Szydłowca. I dzięki śladom bytności Żydów, dzięki magii miejsca, przywrócił nam choć w części ten zaginiony świat, o którym staramy się coraz bardziej pamiętać. No i trzy komunikaty. Pierwszy pani Agnieszki Włodarczyk-Mazurek, która pokazała, jak z wydarzeń rodzinnych można zrobić projekt istotny nie tylko w skali regionu, a jednocześnie jak można przy okazji zgromadzić rzetelny, bogaty materiał etnograficzny i pokazać go w ciekawej, atrakcyjnej formie. Wystąpienie dr Justyny Staszewskiej pokazało nam, że nie wychodząc z domu możemy też prowadzić badania historyczne, dzięki właśnie takim stronom jak Wirtualny Sztetl, jak Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, Pamięć Treblinki, czy te duże bazy danych typu na przykład Archiwum Arolsen, czyli Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich, gdzie dokumenty, które są za granicą, do których nie mielibyśmy wcześniej dostępu, przynajmniej łatwego dostępu, możemy wykorzystywać w swoich badaniach naukowych, regionalistycznych również, czyli w kontekście Suchedniowa. No i ostatnie wystąpienie pani Marleny Zynger. Opowieść o pięknej duszy, o nadziei, ale opowieść nieuchronnie smutna. Także pamiętajmy o bohaterce z ziemi suchedniowskiej. Dziękuję serdecznie wszystkim prelegentom, i oczywiście zachęcam do zadawania pytań, do wyrażania swoich wątpliwości czy komentarzy do tego, co tu dziś usłyszeliśmy. Ja chciałam, Marcinie, tobie podziękować za to, że stanąłeś jak zawsze na wysokości zadania. Marcin zastąpił Krzysztofa Karbownika, który nie mógł przyjechać, o którym oczywiście pamiętamy. W międzyczasie relacjonowałam mu, że wszystko w porządku i mam nadzieję, że będzie w przyszłym roku, bo obiecuję w imieniu wszystkich moich koleżanek i kolegów, że zadbamy o to, żeby konferencja odbyła się również w przyszłym roku. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za wytrwanie do końca. Szczególnie dziękuję tym, którzy są z nami już kolejny rok. I chciałam jeszcze przy okazji też zaprosić Państwa na takie wydarzenie małe, ale wielkie w swoim znaczeniu. Zaczęliśmy w ubiegłym roku, 21 września, taką nową tradycję, która związana jest z upamiętnieniem społeczności żydowskiej w Suchedniowie. Właśnie 21 września, za kilka dni, przypadnie 81. rocznica zagłady społeczności żydowskiej z Suchedniowa. To przeprowadzona była ta akcja w ramach akcji Reinhardt, takiej planowej, metodycznej zagłady Żydów polskich. I z tej okazji spotkamy się w tym roku o godzinie 18
w hali dworcowej w Suchedniowie. Nie będzie to związane z tym przejściem, z tym marszem pamięci z uwagi na to, że jest trwa remont parku, ale zapraszam Państwa na takie symboliczne spotkanie. Chcemy, żeby to była taka nowa nasza tradycja. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich na przyszły rok. Do zobaczenia.